chcę poinformować Państwa, że Klub Radnych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Klub Radnych SLD, złożył na ręce pani Ewy Mes, wojewody kujawsko-pomorskiego, wniosek o zbadanie w trybie nadzoru uchwały w sprawie połączenia stacji pogotowia ratunkowego we Włocławku ze szpitalem wojewódzkim we Włocławku, uchwały, która została podjęta w czasie obrad sejmiku w dniu 27 sierpnia bieżącego roku, a zdaniem radnych SLD zawiera uchybienia prawne. Główne z nich dwa wymienię. Po pierwsze, że majątek szpitala, który staje się majątkiem nowo utworzonej jednostki pod tytułem Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki we Włocławku, nie mógł być przekazany bez zgody dyrektora szpitala, gdyż on stanowi własność szpitala nadane przez ówczesnego wojewodę włocławskiego aktem notarialnym szpitalowi. Według orzeczeń sądowych wskazuje na to, że nastąpiło tutaj przekroczenie kompetencji sejmiku w zakresie gospodarki majątkiem. I po drugie, że w uzasadnieniu do projektu uchwały, który radni przegłosowali, podane były niepełne bądź nieprawdziwe informacje. Do nich bym zaliczył. Po pierwsze, że nie ujawniono uchwały Rady Społecznej Pogotowia Ratunkowego we Włocławku, podjętej zgodnie z prawem i w odpowiednim terminie, a nie ujęto jej w uzasadnieniu, chyba dlatego, że była ona negatywna co do połączenia. Po drugie, nie wskazano też na apel Rady Miasta Włocławka, podjęty już 30 kwietnia bieżącego roku, gdy wstępnie dowiedzieli się radni miejscy o zamiarze łączenia placówek wojewódzkich we Włocławku i w uzasadnieniu nie uwzględniono tego apelu, ani też nie podano, że przewodniczący Rady, pan Stanisław Wawrzątkowski, przypomniał o tym apelu na piśmie jeszcze 13 sierpnia bieżącego roku. W opiniach związków zawodowych, na które się powoływano, że są pozytywne, nie wspomniano nic o warunkowych tych zgodach polegających na tym, że wprawdzie dwa związki zawodowe o charakterze uprawnionych związków wyraziły opinię pozytywną, ale zapisały, aby pracowników, jak i majątek, o którym wcześniej mówiłem, pozostał w nienaruszonym składzie. Myślę, że gdyby radni wiedzieli o tych jak gdyby nieprawidłowościach i usterkach, o których Państwu przekazałem, mogłoby to mieć wpływ na wynik głosowania. Stąd też oczekujemy stanowiska wojewody kujawsko-pomorskiego w tej sprawie.